obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z duchem twoim. Drogi księże biskupie, w imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian pragnę powitać cię serdecznie w naszej świątyni. Witamy Cię w szczególnym dniu jubileuszu 600-lecia parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Koszykówku. Przeżywając obecny jubileusz, jesteśmy pełni wdzięczności Bogu za całe dziedzictwo wiary i kultury 6 wieków naszych przodków. Dzisiejsza uroczystość napełnia nasze serca otuchą i nadzieją. Jest bowiem wspaniałym dowodem trwałości Chrystusowego Kościoła. Za to wszystko, co dokonało się w naszej parafii w ciągu 6 wieków, za Kościół, za troskę o Niego, za wszystkich dobrodziejów żyjących i zmarłych, za kapłanów pracujących tu przez te lata, za pracowników parafialnych, za parafian, za życie religijne wspólnoty chcemy podziękować Bogu. Prosimy Cię, księże biskupie, o przewodniczenie jubileuszowej uroczystości, o Słowo Boże, o modlitwę w intencji naszej społeczności i błogosławieństwo na dalsze trwanie przy Chrystusie. Niech umacnia nas wstawiennictwo Matki Najświętszej i Świętych. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Na rozpoczęcie tej uroczystej mszy świętej przez setlecie istnienia parafii świętego Wawrzyńca w Kożuchówku pragnę powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Piotra Sawczuka, ordynariusza naszej diecezji. Ekscelencjo, ciesząc się z Twojej obecności, będziemy dobremu Bogu dziękować za to, że od 600 lat w tym miejscu jest głoszone Słowo Boże i sprawowane są sakramenty święte. Do tego jubileuszu przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy. W tym czasie w tej świątyni modlili się z nami ksiądz biskup Tadeusz Pikus i ksiądz biskup Antoni Dydycz. Dziś mamy tę radość, że Ty będziesz dziękował razem z nami za tę parafię. Jubileusz jest okazją do dziękczynienia za tych, którzy budowali kościoły w tym miejscu, przekazywali wiarę przez pokolenia, dawali świadectwo swojej miłości do Boga i Maryi, Matki naszego Pana. Dziękujemy za to, że uczyli, jak bronić świętej wiary wtedy, kiedy było to konieczne. Dlatego ostatnim etapem przygotowania do jubileuszu były misje święte, które przeprowadził ksiądz kanonik Dariusz Kujawa, diecezjalny ojciec duchowny. Była to okazja nie tylko do pogłębienia naszej wiary, ale do ponownego i świadomego wybrania i umocnienia naszej przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła. Księże biskupie, ciesząc się dzisiejszą uroczystością, proszę Cię razem z całą parafią
abyś tę mszę świętą, dziękczynną odprawił w naszej intencji, prosząc o mocniejszą wiarę, o doskonalsze wypełnianie prawa Bożego, zachowywanie Bożych przykazań i większą ufność w Boże miłosierdzie. Bardzo serdecznie również witam wszystkich kapłanów, księdza rektora naszego seminarium w Druhiczynie, księdza prałata Tadeusza Syczewskiego. Witam wszystkich zgromadzonych kapłanów, a w sposób szczególny poprzednich proboszczów parafii Kożuchówek, księdza kanonika Stanisława Bogusza, księdza kanonika Stanisława Wojciechowskiego i księdza kanonika Zbigniewa Domierskiego. Bardzo serdecznie witam władze samorządowe naszego powiatu, starostę powiatu sokołowskiego, panią Elżbietę Sadowską. Witam wójta gminy Bielany, Zbigniewa Woźniaka, wójta gminy Repki, Apolonię Stasiuk, wójta gminy Sokołów Podlaski, Jana Kura. Zaproszony był, myślę, że też jest, konserwator, wojewódzki konserwator zabytków, pan Mirosław Starczewski. Witam wszystkich zaproszonych gości, wszystkich przybyłych, którzy razem z parafianami pragną wyrazić dobremu Bogu dziękczynienie za 600 lat istnienia parafii Kożuchówek i wyśpiewać uroczyste Te Deum. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Bardzo cieszę się, że mam tę możliwość włączyć się w to dziękczynienie wspólnoty parafialnej parafii Kożuchówek za tak imponujący okres jej istnienia. Od 6 wieków w tym miejscu sprawowany jest kult Boga Najwyższego. Tu przybywają ludzie, aby formować swoją postawę życiową według wskazań Ewangelii i uczyć się też życia społecznego, jak winny wyglądać nasze relacje z innymi. Cieszę się też tym, że do dzisiejszej uroczystości przygotowywaliście się poprzez misję, poprzez uczestnictwo w słuchaniu Słowa Bożego, uczestnictwo w sprawowanych Eucharystiach przez ostatnie dni. Bo nie tylko dziękujemy za 6 wieków tej parafii, ale też zastanawiamy się, jaką przyszłość możemy zapewnić tej wspólnocie ludzi wierzących. Na pewno sytuacja Kościoła i sytuacja chrześcijan w dzisiejszym świecie nie jest łatwa. Jesteśmy tym bardziej przynagleni do tego, by szukać pogłębienia wiary, głębszego zakotwiczenia w Bogu, w Jego prawdzie, w Jego łasce, aby te prądy, które do nas docierają i które czasem nami potrząsają, nie zrujnowały tego naszego trwania przy Bogu i tego naszego aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła, do którego chcemy mieć zaufanie. I prosimy Boga, aby nam przezwyciężył, aby nam pomógł przezwyciężać różne trudności, oczyszczać się nieustannie i by ten Kościół jako oblubienica samego Boga zawsze wychodził z trudności i okazywał się święty, w pełni oddany Bożej służbie. Oto módlmy się w czasie tej Eucharystii. Uznajmy na początku, że jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi, że potrzebujemy Bożego wsparcia i Bożego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawsze łaskawie nas wysłuchujesz, gdy doznajemy utrapień. Składamy Tobie dziękczynienie i pokornie Cię prosimy, abyśmy wolni od wszelkiego zła z radością Tobie służyli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca, ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem otwartym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć,
a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy na niebie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto słowo Boże. Łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Wstanę i wrócę. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Wstanę. Twoją chwałę, Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Wstanę. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze, a nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta, zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czy nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusowym, z księdzem proboszczem, księdzem kanonikiem Zbigniewem, z byłymi proboszczami obecnymi tutaj, z księdzem dziekanem, księdzem prałatem Andrzejem, a też byłym dziekanem, księdzem infuatem Janem. Drogie siostry zakonne, osoby konsekrowane, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, na czele z przedstawicielami miejscowych władz samorządowych. Przynosimy dzisiaj Bogu w darze ogromne bogactwo gromadzone przez 600 lat. Dlatego z przejęciem i drżeniem w sercu przystępujemy do tego dziękczynienia. Historia parafii w Kożuchówku zaczęła się w 1419 roku, 600 lat temu. Był to czas mniej więcej bitwy pod Grunwaldem. Możemy sobie łatwiej uzmysłowić, które to czasy, jaka to epoka, jak odległa od dzisiejszej. Wzniesiono wówczas drewniany kościół, który przez około 300 lat służył miejscowym wiernym. Następnie został ograbiony i spalony. Wzniesiono jednak następny, który po kilkudziesięciu latach funkcjonowania również spłonął. Wzniesiono kolejny.
Ten jednak miał bardziej pomyślny los. Gdy stał się niepotrzebny, został rozebrany, ale dopiero w 1987 roku. Obecny kościół wzniesiono w latach 50. XX wieku, w okresie bardzo niesprzyjającym wszelkiej działalności kościelnej, w okresie stalinowskich i poststalinowskich represji, a jednak z Bożą pomocą się udało. Chcemy dostrzec ogrom dobra, jakie zrodziło się w całym Kościele Powszechnym na przestrzeni jego 2000 lat istnienia. Dzisiaj stajemy ze szczególną modlitwą wdzięczności za 600-letnią historię parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kożuchówku. Łatwiej zauważamy to, co widoczne dla oczu, ale wiemy, że jeszcze cenniejsze i trwalsze jest dobro niewidoczne, które kryje się w ludzkich sercach, a nagromadziło się go z pewnością także bardzo dużo. Dziękując ludziom za wierność, za modlitwę, za wspieranie na różne sposoby dzieł parafialnych, dziękujemy w pierwszym rzędzie Panu Bogu, bo hojnie słał tu swoje błogosławieństwo. Jemu też chcemy zawierzyć przyszłość waszej parafii. Wzruszająca jest dzisiejsza Ewangelia. Fragment świętego Łukasza, w którym słyszeliśmy, że zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. O celnikach i grzesznikach słyszymy często, gdy rozważamy fragmenty Ewangelii pokazujące, że Jezus nikogo nie odtrącał. Celnicy byli uważani za kolaborantów, wysługujących się rzymskim okupantom, nie bezinteresownie rzecz jasna, ale dla zysku. Nie mieli oporów, by kogoś wykorzystać, oszukać. A grzesznicy to zapewne jakieś wyrzutki, którym nikt nie okazywał szacunku, ale wytykał palcem i straszył niegrzeczne dzieci, że tak skończą, jeśli się nie poprawią. Tu jednak widzimy, że celnicy i grzesznicy zbliżali się do Jezusa, żeby go słuchać. Choć przecież nie poklepywał ich po plecach i nie mówił, że są w porządku. Może dlatego chcieli go słuchać, że mowa Jezusa była inna niż to, co słyszeli wcześniej. Przynosiła prawdę, ale bez pogardy. Mowa Jezusa budziła w nich nadzieję, że może jednak nie wszystko stracone. Kochani, bardzo wielu ludzi jest dziś podobnych do ewangelicznych celników i grzeszników. Może zresztą i w nas sporo jest tego podobieństwa. Jak to dobrze, jak to cudownie usłyszeć, że Jezus nie potępia, ale z miłością pochyla się nad każdą biedą, aby człowieka uratować. Niczyjego życia nie przekreśla. Zupełnie inaczej niż ludzie, którzy zwykle uważają, że grzesznik jest sam sobie winny, więc po prostu ponosi skutki swoich grzechów i nie należy się nad nim litować. Tak właśnie uważali faryzeusze, którzy demonstracyjnie pokazywali zgorszenie i wypominali Jezusowi przyjmowanie grzeszników, obcowanie z nimi, chodzenie na ich uczty. Uważali, że trzeba ich spisać na straty i umyć ręce. Najgorsze, że wszystko to czynili, powołując się na prawo Boże, bo przepis mówił, że kto kontaktuje się z grzesznikami, zaciąga nieczystość. Jezus pokazuje, że każdy, kto tak myśli, po prostu nie zna Boga, bo Bóg nie brzydzi się swoim stworzeniem.
nie odwraca się od nikogo, ale chce odzyskać, przywrócić mu życie. Szuka i w poszukiwaniu jest niestrudzony. Dlatego na udawane zgorszenie faryzeuszów Jezus opowiedział przypowieść o dobrym pasterzu i zagubionej owcy. Świetnie ją znamy i mieliśmy okazję przed momentem jeszcze raz ją sobie przypomnieć. Bardzo też ją lubi papież Franciszek. Nam, biskupom i księżom, zalecał, byśmy poznawali zapach swoich owiec, byśmy szli na przodzie stada, wskazywali drogę, prowadzili na dobre pastwiska, ale też czasem zostawali na końcu, gdzie idą najsłabsi, by im pomóc, a tych, którzy się zagubią, byśmy z troską szukali. Czasem oczywiście pojawia się problem, bo owce idą na końcu nie zawsze dlatego, że słabną, ale dlatego, że tak chcą. Pasterzowi nie wolno zrezygnować i machnąć ręką nawet na takich. Papież Franciszek ma zapewne w pamięci pewien obraz z dawnych lat. Jakiś czas temu w L'Osservatore Romano Diego Fares, jezuita, były profesor w Argentynie, obecnie mieszkający w Rzymie i pisujący w jezuickim piśmie La Civiltà Cattolica, wspomina, że gdy studiował w kolegium jezuickim, którego rektorem był Jorge Bergoglio, czyli obecny papież, miała miejsce taka scena. Kolegium prowadziło gospodarstwo rolne, miało między innymi świniarnię i trzymało owce. Któregoś dnia jeden z kleryków zobaczył, że rektor odbiera poród owcy. Kleryk zaczął pomagać. Okazało się, że ta owca urodziła troje jagniąt, ale jedno od razu odrzuciła, a opiekowała się tylko dwoma pozostałymi. Rektor Bergoglio wziął to odrzucone jagnię, dał temu klerykowi i powiedział, żeby się nim zaopiekował. Ten kompletnie zaskoczony pyta, ale jak? Idź, nagrzej trochę mleka i daj mu przez smoczek. Ten student przez 5 miesięcy trzymał owce w pokoju. Aż możemy to sobie wyobrazić, pokój zaczął trochę cuchnąć. Baranek tak się do niego przywiązał, że chodził za nim nawet na wykłady. Rektor w końcu wezwał kleryka i powiedział, że wystawił go na próbę, żeby sam przekonał się, że jeśli ktoś troszczy się o owce, to one idą za nim. Bardzo sugestywna scena. Kochani, zwraca naszą uwagę jeszcze coś. Otóż radość przeżywana przez uratowanego grzesznika nas nie dziwi. Nie dziwi, że ktoś, kto miał jak najgorszą diagnozę i miał już policzone dni, cieszy się, gdy się dowiaduje nagle, że oznaki choroby zniknęły i że będzie żył. Albo że więzień mający ciężki wyrok cieszy się, gdy zostanie ogłoszona amnestia. Radość w tych przypadkach nie dziwi. Ewangelia mówi jednak, że radość przeżywa nie tylko ten, kto doznał łaski, ale również ten, kto ją wyświadczył. Pasterz sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Podobną radość przeżywa kobieta, która znalazła zagubioną drachmę. Święty Łukasz podsumowuje: większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Jaka to jest radosna nowina dla nas wszystkich, że okazywanie miłosierdzia cieszy Boga, a cieszy szczególnie, gdy zostanie przyjęte, gdy dzięki miłosierdziu ktoś uratuje swoje życie. Czytając dzienniczek świętej siostry Faustyny, przekonujemy się, jak bardzo Bóg pragnie przebaczać, obdarowywać łaską, a jednocześnie jak bardzo ludzie są zamknięci i obojętni na wysiłki Boga. Pan Jezus siostrze Faustynie powiedział takie słowa: serce moje przepełnione jest miłosierdziem wielkim dla dusz. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. O, jak wielka jest obojętność dusz na tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia i ono jest do wzięcia, ono jest dostępne w Chrystusowym Kościele, w sakramentach. Święty Jan Paweł II, jeszcze jako krakowski arcybiskup, o życiu brata Alberta mówił, że rzucony na kolana przed majestatem Boga upadł na kolana przed majestatem człowieka, i to najbiedniejszego, przed majestatem ostatniego nędzarza. Bo znamy zapewne przynajmniej ogólnie jego historię, będąc znanym i dobrze zapowiadającym się malarzem, artystą, tę drogę porzucił, aby poświęcić się opiekowaniu się najbiedniejszymi. Sam święty brat Albert szczerze przyznawał: mamy wśród nas zatwardziałych grzeszników, którzy nie byli w kościele od co najmniej 20 lat, przygniecionych występkami i rozpaczą do tego stopnia, że niemal zaznają piekła już tu na ziemi. Lecz kiedy spada na nich moc łaski, pewność, że Bóg może im pomóc, trudno nawet sobie wyobrazić, co się z nimi dzieje. Jaka odnowa, prawdziwe zmartwychwstanie. Kochani, tu jest sens tego, czego podjął się święty brat Albert, bo przecież wszystko w życiu chrześcijanina winno zmierzać ku zmartwychwstaniu. To tę potężną łaskę, za którym stoi miłosierdzie Boga samego, szafuje Kościół. Taki jest sens gromadzenia się przed ołtarzem, stawania przy kratkach konfesjonału, czy słuchania Słowa Bożego głoszonego z ambony. Abyśmy doznali Bożego miłosierdzia, które ma przeróżne przejawy, ale które służy zawsze naszemu dobru. I to dobru nierozpatrywanemu w kategoriach doczesnych, ale w kategoriach wiecznych. Bo Bóg chce nas mieć na wieki przy sobie. Chcemy dziękować z całego serca dobremu Bogu i tym ludziom, którzy pozwolili się sobą posłużyć, aby to miłosierdzie Boże przychodzące z góry docierało do ludzi w tym miejscu, w tej parafii, w tym kościele przez 600 lat ostatnich. Chociaż oczywiście chrześcijaństwo na tych ziemiach ma jeszcze bardziej odległe korzenie.
ale mówimy o strukturze kościelnej, o ustanowieniu parafii, które to miało miejsce właśnie 600 lat temu. Oby Bóg w dalszym ciągu dawał nam jasne światło, jak winniśmy układać swoje życie, w jaki sposób i jakie wartości przekazać pokoleniom młodzieży i dzieci, tych, którzy przejmą po nas pałeczkę w tej sztafecie pokoleń, którym się nazywa chrześcijaństwo. Niech dobry Bóg okaże nam tę łaskę i przyjmie nasze dziękczynienie. Amen. Wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeci, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Dziękując dobremu Bogu za 600 lat istnienia parafii w Kożuchówku, wznieśmy nasze prośby do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za papieża, pasterzy Kościoła, z obecnego wśród nas księdza biskupa Piotra, aby ofiarnie służąc ludowi Bożemu przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów prowadzili wiernych do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby ich starania o podniesienie poziomu życia na wsi przyniosły wymierne rezultaty. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby odczuwali satysfakcję z zebranych plonów i byli gotowi dzielić się nimi z potrzebującymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, aby były szkołami prawdziwego patriotyzmu i potrafiły przekazywać wiarę i tradycję. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobrodziejów, fundatorów parafii, za tych, którzy budowali tę świątynię, aby Matka Boża Pocieszenia wypraszała im potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za księży proboszczów, którzy tu pracowali, aby ich trud pracy duszpasterskiej i trudu w upiększaniu tego Kościoła
przynosił błogosławione owoce. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, fundatorów, budowniczych, dobrodziejów, za księży tu pracujących i zmarłych parafian, aby Matka Boża Pocieszenia prowadziła ich duszę do nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy byli świadkami wiary w dzisiejszym świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj pokornych modlitw zebranego tu ludu, który dziękuje Ci za tę parafię i wspieraj go w dążeniu do tej Ojczyzny, którą przygotowałeś dla nas wszystkich w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tak jak było zapowiadane, ofiary składane dzisiaj na tacę są naszym podziękowaniem księdzu Dariuszowi za trud przeprowadzonych misji świętych. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączy te ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty nam dałeś swojego Syna, aby nas wybawił od śmierci i od wszelkiego grzechu. Przyjmij łaskawie tę ofiarę, którą uwolnieni od utrapień składamy jako dziękczynienie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wawrzyńcem, patronem tej parafii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała
przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie udzielana wzdłuż głównej nawy Kościoła i w nawach bocznych. Także ustawiamy się wzdłuż Kościoła.
oddalony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Do Kościoła, Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała, Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy. Cheruby, serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo skręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie hołdy niech pospiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła. Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały. Królem chwały Tyś, o Chryste, Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawił swoim zgonem. Przyobrócił się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, skarbiej ośwień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba stroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż obny grzech co pani. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogi swojej gwistru gani. Ze świętymi w blaskach mocy,
Cię broń po wszystkie lata. Prowadź w niebios błogie bramy. Niech dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nieustannie jest ogniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś pokarm duchowy z najświętszej ofiary Twojego Syna, którą złożyliśmy Tobie na dziękczynienie. Obdarz nas męstwem i radością, abyśmy gorliwiej Tobie służyli i mogli otrzymać nowe dobrodziejstwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kto może, niech na chwilę usiądzie. Dobiegają końca w tej parafii ośmiodniowe misje święte. Szczególny czas działania łaski Bożej. Czas, w którym podjęliśmy decyzję radykalnej przemiany swojego życia i dokonaliśmy fundamentalnego wyboru Jezusa Chrystusa. Dlatego otworzyliśmy dla Niego drzwi. Dlatego odnowiliśmy swoją wiarę na tych misjach otrzymaną na Chrzcie Świętym. Świadomie wybraliśmy na nowo Boga. Małżonkowie odnowili swoje ślubowania małżeńskie. Też przeraziliśmy się grzechem na tych misjach, bo święty Jan Maria Wianej nam powiedział, gdyby człowiek miał wiarę i ujrzał duszę w stanie grzechu śmiertelnego, umarłby z przerażenia. Zrozumieliśmy, że największym dramatem człowieka jest nawet nie nowotwór, nie rak, nie jakaś choroba, ale brak Boga, brak łaski uświęcającej. I dlatego tak ucieszyliśmy się tą nowiną, dobrą nowiną, która w Kościele jest zwiastowana o miłosierdziu Boga dla skruszonego grzesznika. Tak pięknie też ksiądz biskup dzisiaj o tym powiedział. Postawiliśmy Eucharystię w centrum naszego życia, bo wiemy, że naród, który ma cześć do Najświętszego Sakramentu, nie może zginąć. Przeżyliśmy dzień rozważania cierpienia, krzyża, choroby. Popatrzyliśmy na tę rzeczywistość w świetle wiary. Tylu chorych przystąpiło do namaszczenia chorych. A wczoraj razem z całą Polską stanęliśmy pod krzyżem Jezusa Chrystusa, żeby zapatrzeć się w Jego rany i żeby w tych ranach znaleźć uzdrowienie i ocalenie. A potem otrzymaliśmy z krzyża dar Matki Najświętszej. Ona tutaj w tym cudownym obrazie, łaskami słynącym, jest szczególnie obecna, jak ksiądz Zenon powiedział, prawie 300 lat. I jest ciągle obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I dzisiaj ten piękny dzień dziękczynienia pod przewodnictwem naszego pasterza to wielka sprawa, wielki hymn uwielbienia Bogu za Kościół. Chcę tylko powiedzieć, że w Nowym Testamencie nie istnieje takie pojęcie jak nasz Kościół, czy Kościół jest ludzi. Jest tylko podwójne pojęcie w Nowym Testamencie. Kościół jest Boga, albo drugie pojęcie, Kościół jest Jezusa Chrystusa. A to ustawia,
On ma być w centrum, On ma być pierwszy. Ten wybór fundamentalny, który się na tych misjach dokonał, jeżeli będzie kontynuowany, jeżeli Jezus będzie pierwszy w centrum, to ten wielki wysiłek najpierw przygotowania się do tego dziękczynienia, misji, nie pójdzie na marne. Zachęcam was do odkrywania jeszcze bardziej mszy świętej, żarliwego w niej z wiarą uczestniczenia, bo to jest szczyt życia chrześcijańskiego. Zachęcam was do żarliwej modlitwy, zachęcam was do systematycznej spowiedzi, częstszej komunii świętej. Od Boga w Kościele płynie łaska. Dziękujemy księdzu biskupowi za to, że to dzisiaj nam na koniec tak pięknie o tym powiedział i przypomniał. Kochani, na koniec misji, dziękując księdzu proboszczowi za to wielkie zaufanie, jakim mnie obdarzył, zapraszając mnie tutaj na te 8 dni głoszenia słowa. Dziękuję wam za taką liczną też obecność na tych misjach. Przez 8 dni trwaliście jak uczniowie z Maryją w Wieczerniku. To było przepiękne. To doświadczenie zaniosę do Bielska, do Miłosierdzia Bożego. Dziękuję wam za to, za tę obecność, za tę modlitwę. I na koniec możemy zyskać odpust zupełny. Tyle z nas chodziło codziennie na nauki misyjne. Tyle przystąpiło do spowiedzi, do komunii świętej. Możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Chcemy się jeszcze na koniec pomodlić w intencjach Ojca Świętego, mając to głębokie pragnienie wyrzeczenia się grzechu, przywiązania do grzechu i prosić o łaskę odpustu zupełnego, kiedy dziękujemy za 600 lat tej parafii. Pomódlmy się więc krótko w intencjach papieża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Usiądźmy jeszcze, proszę. Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni księża, czcigodny księże kanoniku, Zbigniewie, proboszczu parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kożuchówku, drodzy parafianie. Z okazji 600-lecia erygowania parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kożuchówku, w imieniu własnym, w imieniu wicestarosty, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Sokołowskiego, na ręce księdza proboszcza składam z serca płynące gratulacje i życzenia wielu łask Bożej dla całej wspólnoty parafialnej. Jubileusz jest szczególnym czasem wdzięczności Bogu za dar wspólnoty, ale również podziękowań dla tych wszystkich, których zaangażowanie i praca pozwala cieszyć się dzisiaj tą doniosłą rocznicą.
Czcigodny księże proboszczu, proszę przyjąć życzenia wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy ewangelizacyjnej, Bożej opieki na każdy dzień posługi oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa, aby doświadczyli pokoju, jedności oraz wszelkich darów i owoców Ducha Świętego. Niech najczystsze serce Maryi będzie ukojeniem we wszystkich trudnych sprawach. Pragnę również przekazać wyrazy uznania, podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim kapłanom, którzy przez lata pracowali tutaj, w tej parafii, którzy dbali o jej rozwój duchowy i piękno zewnętrzne. Szczęść Boże. Moi drodzy, kończy się. O, przepraszam, jeszcze. Ze względu na swoje obowiązki nie może być obecny pan senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Waldemar Kraska, który za moim pośrednictwem przekazał list i pozwolę sobie przekazać treść. Wieletny ksiądz kanonik Zbigniew Średziński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kożuchówku. Czcigodny księże proboszczu, drodzy parafianie, z okazji jubileuszu 600-lecia parafii w Kożuchówku składam z serca płynące gratulacje i życzenia wielu łask Bożych dla całej wspólnoty parafialnej. Proszę przyjąć moje wyrazy uznania za dotychczasową działalność na rzecz duchowego rozwoju parafii oraz promocji Kożuchówka. Życzę, aby wasza wspólnota budowana przez Słowo Boże i Eucharystię była nieustannie miejscem głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu, miejscem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem. Nasz umiłowany święty Jan Paweł II pisał: parafia jest uprzywilejowanym miejscem dawania świadectwa miłości, stanowi najdogodniejszy teren jej praktykowania. Życzę zatem, aby tutejsza wspólnota parafialna, budowana przez miłość, która przybiera przecież formę wielorakiej służby, dawała wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, usuwała zwątpienie, była miejscem otwartym także na innych, na niewierzących, wątpiących, na ludzi o pogmatwanych losach. Gratuluję wspaniałego jubileuszu raz jeszcze, życząc jednocześnie czcigodnemu księdzu proboszczowi oraz wszystkim parafianom dużo zdrowia i siły do pokonywania nowych wyzwań. Oby dobry Bóg nie szczędził potrzebnych łask i miał was w swojej opiece. Łączę wyrazy szacunku. Podpisał Waldemar Kraska, senator Rzeczpospolitej Polskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Szczęść Boże. Kończy się uroczysta msza święta dziękczynna. Na koniec ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi,
Piotrowi, ordynariuszowi naszej diecezji, za wspólną modlitwę i Słowo Boże. Dziękuję księdzu kanonikowi Dariuszowi Kujawie za przeprowadzone misje święte i to nasze duchowe przygotowanie do tej uroczystości, do jubileuszu. Dziękuję wszystkim kapłanom za obecność, księżom z dekanatu za pomoc w czasie misji, księdzu Jarosławowi Rzymskiemu, księdzu Romanowi Kowerdziejowi. Dziękuję panom organistom i chórowi parafialnemu za śpiewy podczas dzisiejszej uroczystości, radnym parafialnym za pomoc w organizacji jubileuszu, akcji katolickiej, kołom Żywego Różańca. Dziękuję strażakom z naszej parafii, pocztu sztandarowemu. Dziękuję rodzinie Kożuchowskim z Kożuchówka, a także mieszkańcom wsi Brodacze za przygotowanie świetlicy, gdzie będzie obiad. Również przy okazji pozdrawiam tych wszystkich, którzy będą mogli i będą oglądali tę mszę świętą dziękczyną w internecie, bo taka możliwość będzie na naszej stronie diecezjalnej. Tę mszę świętą będzie można obejrzeć. I tu przy okazji dziękuję księdzu Marcinowi Gołębieskiemu za nagranie tej mszy świętej, za ten trud i wysiłek. Już od rana tutaj działał, rozstawiał ten sprzęt, czuwał nad wszystkim podczas całej tej uroczystości. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, obecność księdzu dziekanowi, księdzu infuatowi i wszystkim kapłanom, szczególnie z dekanatu i też pozostałym kapłanom, którzy przybyli, którzy jeszcze też i jak obiecali dojadą później, bo każdy ma swoje obowiązki też na swojej parafii. Dzisiaj jest niedziela, nie wszyscy mogli przybyć tutaj na tę uroczystą mszę świętą. Szczególnie jeszcze raz składam to podziękowanie księżom proboszczom. Jest trzech księży, którzy wcześniej pracowali tutaj jako proboszczowie na parafii i to na ich ręce, tak jak wcześniej były te składane i życzenia, i gratulacje. Ja tu jestem najkrócej z tych trzech wszystkich, więc najbardziej im się te podziękowania należą. Tak się złożyło, że mi przypadło organizowanie samego jubileuszu, ale to jest nasze wspólne podziękowanie, to jest też nasza wspólna radość, że tutaj w tym miejscu stoi kościół parafialny, że tutaj gromadzą się ludzie, że tutaj możemy my wszyscy, kapłanie też przecież, spotykać się z dobrym Bogiem i zanosić modlitwy za przyczyną Matki Bożej pocieszenia. Na koniec jeszcze też proszę o przyjęcie drobnych upominków, pamiątek z pobytu w naszej parafii kożuchowskiej. Dziękuję księdzu kanonikowi Zenonowi Czumajowi za wykład, przypomnienie nam. Księdzu kanonikowi Zenonowi za wykład o historii parafii, za to przybliżenie tych ważnych jakże wydarzeń i o obrazie Matki Bożej pocieszenia. Na końcu za ławkami na stoliku jest księga pamiątkowa, księga jubileuszowa. Bardzo prosimy, kto może dzisiaj wpisać się do tej księgi. Ona będzie wyłożona jeszcze przez wiele tygodni, by była taką pamiątką naszego dziękczynienia, naszego jubileuszu. Również są foldery o naszej parafii, można wziąć je tą gratisowe, jako pamiątkę dla siebie, czy bądź dla najbliższych.
Są też już książki o historii parafii. Tutaj dziękuję Akcji Katolickiej, która pomaga w rozprowadzaniu tych książek. Intencje i ogłoszenia są wywieszone przed tablicą, na tablicy przed kościołem, także na naszej stronie parafialnej. Już dokładnie tych wszystkich ogłoszeń dzisiaj nie będę czytał. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za wspólną modlitwę księdza biskupa, gości, radnych parafialnych. Zapraszam na posiłek do świetlicy w Brodaczach. Jest to przy trasie jadąc na stronę Sokołowa Podlaskiego. To zaproszenie to nie jest tylko ode mnie, ale od całej parafii. Ta ostatnia część też należy do dzisiejszego świętowania i dziękczynienia. Także w imieniu całej parafii jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Przyjmijmy zatem błogosławieństwo, które zakończy tę naszą modlitwę, tę Eucharystię. Niech to błogosławieństwo poprowadzi nas na dalszy odcinek naszej drogi. Niech ono poprowadzi nas w przyszłość również tej parafii. A ufamy, że przed tą parafią jest dobra przyszłość. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. My chcemy Boga, Panno Święta, o, usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem.